droga Edyto, obraziłaś się na mnie do kamery, więc odpowiadam do kamery. Nawiązałaś do mojego wywiadu z Robertem Kozyrą, w którym tak naprawdę powiedziałem. Wszystko przed nią. No to jest ciekawa opinia, bo są różne. Że? No, że to już jest koniec, że po tej płycie już się nie podniesie, że ona też się tak rozmieniła troszeczkę na drobne, prawda? Stała się bardziej celebrytką niż artystką. Tak, dla niektórych osób jesteś bardziej celebrytką niż artystką, bo znają cię przede wszystkim z serwisów plotkarskich i pism kolorowych niż z twojej twórczości. Zresztą sama kiedyś powiedziałaś, że zajmujesz się siedzeniem na pudelku. Jednak ja, tak prywatnie, tak normalnie, po ludzku, uważam cię przede wszystkim za artystkę. Za artystkę wybitnego formatu, dorównującą talentem i klasą co najmniej Violetti Villas, a być może nawet większą. Często mówiłem i pisałem, że jesteś naszą perłą, naszym największym muzycznym talentem. Dlatego życzę ci, żeby już nigdy nie określono ciebie jako celebrytkę, ale zawsze i wyłącznie jako artystkę.